Po materiale o spartaczonej modernizacji Alei Warszawskiej zostaliśmy zasypani mailami od zbulwersowanych mieszkańców. Kierowców oburza, że inwestycje drogowe w Tarnobrzegu zamiast ułatwiać, utrudniają życie. Bo jak to w ogóle możliwe, że Warszawska ledwo po remoncie już nadaje się do powtórnego remontu? Nawierzchnia się pogorszyła. Wcześniejsza nawierzchnia była zupełnie lepsza od tej. Nawierzchnia nie jest gładka, nie jest równa, po prostu drży mi auto podczas jazdy na tym odcinku, tak? Jeżdżę też po innych drogach i widzę znaczącą różnicę, kiedy tutaj wjeżdżam. Na niedbalstwo i niegospodarność władz miasta narzekają mieszkańcy osiedla Wielowieś. Wystarczy rzut oka na krawężniki i widać. Te dobre wymieniono, a te zniszczone podczas powodzi zostawiono. Zmieniane, a tu gąsienicami, jak była woda, to zjeździli i tu koło mnie jest taki fragment. Nie, nie są wymienione, oczywiście, że nie są wymienione. Tu w czasie akcji ratunkowej po powodzi jeździł ciężki sprzęt, najeżdżał na nie i one sobie tak zostały po prostu i sobie są. A żeby cokolwiek z tym zrobić, to trzeba by to konkretnie poprawić, czyli wymienić, a nie kleić jakimś betonem czy klejem, tak jak w tej chwili się to za mną odbywa, który notabene na wiosnę odpadnie. I tyle z tego będzie. To tylko prowizorka się na tym osiedlu odbywa. Prezydent Norbert Mastalerz na plakatach wyborczych chwali się modernizacją 96 km dróg. Co z tego, skoro ich jakość jest wątpliwa? Trwa kampania wyborcza i prezydent Mastalerz na hura otwiera wszystkie inwestycje drogowe. Aleja Warszawska jest tego świetnym przykładem, gdzie odbiera się bubla. Takim przykładem też jest ulica Szklana, gdzie przechodząc po, rozmawiając z mieszkańcami z ulicy Szklanej, twierdzą, że nikt, jeżeli chodzi o miasto, nie konsultował z nimi, pewny, jeżeli chodzi o sprawy związane z projektami. A później, gdy droga została oddana, prezydent nawet nie był łaskaw z nimi porozmawiać na temat ich problemów. Taki sam przykład jest ulicy Grzybowej na osiedlu Mokrzyszów, gdzie mieszkańcy spotykają się z tymi samymi problemami. Na hura odbiera się inwestycje, niestety mieszkańcy z tych inwestycji drogowych są kompletnie niezadowoleni. Dojazdowej drodze krajowej do Tarnobrzega, no to jest dosłownie masakra. To się kruszy pod nogą. Dosłownie, tak. Tutaj przyszłyby dwie kury i by to rozdrapały. Według projektu kładziona na zimno warstwa bitumiczna na Warszawskiej ma zaledwie centymetr grubości. Przeprowadziliśmy mały test. Asfalt kruszy się pod butami, a co będzie zimą i po zimie? Taki asfalt nie doczeka wiosny, no chyba, że miał wytrzymać tylko do wyborów. 4 lata temu ubiegający się o prezydenturę Norbert Mastalerz nie szczędził krytyki ówczesnemu prezydentowi Janowi Dziubińskiemu oraz jego inwestycjom drogowym. Remont tarnobrzeskiej Wisłostrady, dokonany w latach 2007-2008, tak został skwitowany. Stan techniczny Wisłostrady, która w życiu nie powinna być odebrana, bo to jest porażka pańskich służb nadzoru, który przyjął taką inwestycję. Droga nadaje się do remontu, ale to myślę, że drogowcy powinni się w sposób autorytatywny w tej mierze. Udaliśmy się na Wisłostradę, aby naocznie przekonać się, jak ma się inwestycja po 6-letnim użytkowaniu. Panie prezydencie, czy jest pan pewien, że wyremontowana przez pana Aleja Warszawska tak będzie wyglądała za 6 lat? Już dziś mamy wątpliwości. Na wojenną ścieżkę z prezydentem wjechali też rowerzyści. Wyraźnie widać, że prezydentowi nie jest po drodze z użytkownikami jednośladów, bo na ścieżkach same przeszkody. Nie wszystkie drogi prowadzą do celu. Nie są w ogóle ułożone w sposób logiczny. Na przykład z Dzikowa na Zamek Dzikowski jest ścieżka, która nie wiadomo, czy to jest ścieżka rowerowa, czy to jest ścieżka dla pieszych. Nie jeździ się logicznie, nie jeździ się dobrze. Ścieżki, niektóre są pourywane i ciężko jest zobaczyć, czy to jest ścieżka rowerowa, czy rzeczywiście chodnik. Czasem jest tak, że widzi się matkę z dzieckiem, z wózkiem, która idzie po chodniku. Myślimy, że to jest ścieżka rowerowa, a tu okazuje się, że jednak to jest chodnik i ciężko to wyłapać, czy my powinniśmy się poruszać po ścieżce, czy to jest chodnik tylko dla pieszych. Brak gospodarności obrazuje remont fragmentu Alei Warszawskiej ulicy Słomki. Latem, kiedy kierowcy utykali w kilometrowych korkach, zirytowani mieszkańcy osiedla Dzików zadawali sobie pytanie, jaki sens jest w zdzieraniu dobrego asfaltu i chodników, by wymienić je tylko na trochę nowsze. Tak naprawdę na osiedlu Dzików nie została zrealizowana żadna sensowna inwestycja. Została wymieniona nawierzchnia na ulicy Słomki asfaltowa.
i został wymieniony chodnik. Dobra nawierzchnia asfaltowa została zdarta i został położony nowy asfalt. To samo dobry chodnik, dobrej jakości, mamy przykład tutaj i tam dalej, został zamieniony na inny chodnik o innej kolorystyce. Ulica Słomki do połowy miała chodnik, natomiast w drugiej połowie tego chodnika nie miała, co widać tam u mnie za plecami. Dobry gospodarz nie zdzierałby dobrego chodnika i dobrego asfaltu, tylko wykonałby najbardziej potrzebne inwestycje. Brak chodnika był niejednokrotnie już zgłaszany władzom miasta od drugiej części połowy ulicy Słomki, gdzie bardzo dużo osób porusza się tamtędy na spacer, panie uprawiają walking, starsze osoby spacerują i nie ma tam tego chodnika. Osoby spacerują po dość ruchliwej drodze, co stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia życia uczestników ruchu. Tego pan prezydent nie wykonał, natomiast wykonał pod publikę, blisko mieszkańców, blisko bloków, domów, nowy chodnik, zdzierając dobry, kładąc inny chodnik, tylko o innej kolorystyce. Być może wydanie 5 milionów złotych na inwestycje drogowe miałoby swój sens, gdyby to były inwestycje wpisujące się w plan i służące docelowo mieszkańcom. A tak, mieszkańcy Kruczej Jaśminowej najlepiej wiedzą o tym, że remontuje się ulice w niezłym stanie, a omija szerokim łukiem miejsca, w których nowe drogi są naprawdę potrzebne.